sprzęt, który możemy wykorzystywać w treningu funkcjonalnym, no to jest to bosu właśnie, taśmy TRX, ketle, piłki fitnessowe, także jest tego sporo. Przepraszam tutaj Was na chwilkę. Ok. Także dowolny sprzęt, dowolne miejsce. Nie musi być sprzęt, bo spokojnie właśnie możemy wykonywać to bez sprzętu. Szczególnie na początkowym etapie tutaj zalecałabym raczej trening z obciążeniem własnego ciała. Sprzęt, tak jak mówiłam, tutaj taśmy TRX, bosu, sztanga, hantle, no to już sztanga to jest bardziej sprzęt na siłowni, także tutaj wtedy możemy to wykorzystać. Kettle, power bag, tutaj też będzie ćwiczenie właśnie z wykorzystaniem tego worka, także też jak najbardziej się tutaj to sprawdzi. Paraletki to bardziej do wykonywania pompek, piłka lekarska, gimnastyczna, też bardzo dużo ćwiczeń jest z wykorzystaniem tego sprzętu. Trening funkcjonalny z aplikacją Naturday. Tutaj w tym treningu, w aplikacji również są ćwiczenia o charakterze funkcjonalnym, czyli przysiady, martwe ciągi, wyciskanie, także też spokojnie możemy trenować z aplikacją i również przyniesie nam to korzyści. Czyli jeżeli nie mamy pomysłu na ten trening, to oczywiście odpalamy sobie aplikację, no i na każdy dzień jest zaplanowany albo trening, albo dzień przerwy, także myślę, że warto sobie spróbować trenowania właśnie z tą aplikacją, no bo dzięki temu wiemy, co robić, jak to ułożyć, no bo tak naprawdę no to fajnie się wszystko o tym wszystkim tutaj mówi, no ale później przychodzi rzeczywistość i trzeba jakoś się za to zabrać, więc to może być rzeczywiście duże ułatwienie dla nas. Trening funkcjonalny, efekty. Przede wszystkim wzmocnienie mięśni głębokich. Są to mięśnie, które są niemal bezpośrednio przytwierdzone do kości naszego kręgosłupa. Bardzo trudno je uruchomić w innych rodzajach treningu, a są one dla nas bardzo ważne. Pomagają one utrzymać prawidłową postawę. No i dzięki temu wszystkie ćwiczenia możemy wykonywać praktycznie no dużo prościej, może nie bez problemu, ale dużo prostszy sposób. Także to jest taka podstawa właśnie trenowania, to żeby te nasze mięśnie głębokie były silne, żeby była stabilizacja i kontrola nad naszym ciałem. Dodatkowo trening funkcjonalny poprawia precyzję ruchu poprzez robienie tych samych ruchów w sposób bardzo powtarzalny i precyzyjny. Staramy się, żeby było to precyzyjnie. Trenujemy nie tylko mięśnie, ale i nasz mózg, no bo musimy być skupieni na danym ćwiczeniu. Zapamiętujemy, jak się robiło to ćwiczenie, ile powtórzeń tam było, ile serii. Chociaż ja tutaj też polecam sobie zapisywać to w jakimś notatniku, w telefonie, co wykonywaliśmy na danym treningu. Poprawa koordynacji ruchowej, czyli tak naprawdę to są takie korzyści dla naszego całego organizmu, tak? Czyli nie tylko sylwetkowe, wyglądowe, ale właśnie tutaj koordynacja, stabilizacja, to wszystko też jest połączone. Oczywiście poprawa kondycji, ale tak naprawdę każda aktywność fizyczna poprawia naszą kondycję. Tutaj szczególnie ten trening funkcjonalny może mieć takie elementy wytrzymałościowe, gdzie wskakujemy na przykład na boksa, więc wtedy no szczególnie nasza kondycja poprawia się. No ale oczywiście każda forma aktywności poprawia naszą kondycję. Zmniejszenie ryzyka urazów. To również zasługa wzmocnienia mięśni głębokich ciała.
Trening funkcjonalny sprawia, że mięśnie są lepiej wykształcone w kierunku wykonywania codziennych czynności. No bo jeżeli będziemy powtarzać te codzienne czynności 3-4 razy w tygodniu, no to później właśnie lepiej wykonujemy je w życiu codziennym. Czyli to ryzyko kontuzji, jakiegoś potknięcia się, czy złego postawienia stopy, albo złapania jakiegoś przedmiotu w zły sposób, zmniejsza się. Szczególnie jest to ważne w przypadku osób z otyłością, z dodatkowymi kilogramami, no tak, żeby nie doprowadzić do kontuzji. Również jest to ważne szczególnie dla osób starszych. Przykład ćwiczenia pierwszego, czyli przysiad ze sztangą. Już puszczam tutaj to ćwiczenie. Okay. Tak, czyli ja tutaj wykonuję ten podstawowy wzorzec ruchowy, jakim jest przysiad. Dosyć dynamicznie akurat tutaj wychodzę do góry. Zachęcam do tego, żeby było to dynamiczne wyjście. Natomiast no, każdy robi tak jak potrafi, tak? Czyli nie musi być wszystko idealnie, perfekcyjnie, tylko tak, żeby mniej więcej tutaj ten ruch wyglądał tak jak u mnie. No i tutaj alternatywą dla przysiadu ze sztangą jest przysiad po prostu w domu z jakąś piłką trzymaną z przodu, z jakimś przedmiotem. Kolejne ćwiczenie, czyli martwy ciąg ze sztangą. Tutaj też wykonuję to właśnie na siłowni. Czyli mamy imitację jakby podniesienia jakiegoś przedmiotu z ziemi. Tutaj mam dosyć duży ciężar, więc potrzebuję tego, aby ten ruch był taki szybki, dynamiczny do góry. Natomiast można to też robić w domu, w warunkach domowych, na przykład schylając się po jakiś przedmiot, ale zachowując zasady właśnie tutaj: proste plecy, napięty brzuch, najpierw ruch cofnięcia biodra do tyłu, tak żeby tutaj ta zasada wzorca ruchowego była zachowana. Podciąganie australijskie na TRX-ach. Kolejne ćwiczenie. Tutaj też wykonuję to na siłowni. W ogóle jeszcze tak tutaj dodam, że często takie treningi funkcjonalne są organizowane na siłowniach, także można się zapisać na taki trening funkcjonalny. Tak jak po prostu jest inne są rodzaje fitnessu, jakieś TBC, ABT, różne są zajęcia. To właśnie trening funkcjonalny też już widziałam, że na wielu siłowniach są to popularne po prostu zajęcia. Pompki na TRX-ach jako kolejne ćwiczenie. Tutaj mamy pompki TRX. To jest już dosyć zaawansowane ćwiczenie. Tutaj musimy mieć dużą kontrolę nad swoim ciałem i to raczej już dla osób bardziej zaawansowanych, ta wersja pompki. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio na ostatnim webinarze była pompka w oparciu o ścianę, czyli odpychamy się, dłonie kładziemy na ścianie i odpychamy się od ściany. To też może być alternatywa dla tej pompki na TRX-ach. Podpór przodem na bosu. Kolejne z ćwiczeń. Chodzi tutaj właśnie o naszą stabilizację, otrzymanie napiętych mięśni głębokich brzucha i polega to na samym wytrzymaniu w tej pozycji. Natomiast jeżeli chcemy to zrobić w domu,
To po prostu bez piłki bosu. Trzymamy podpór i gwarantuję, że to wcale nie jest takie proste utrzymać całe ciało w jednej linii, na przykład przez 30 sekund. Także spróbujcie sobie i właśnie też można to wpleść do swojego treningu funkcjonalnego. Przysiad na bosu. To jest właśnie to ćwiczenie, które dla osób początkujących może być troszeczkę przekombinowane. Ja tutaj pokażę Wam, jak to zrobiłam, natomiast naprawdę nie było to proste. Tak, tutaj ta piłka się bardzo trzęsie, no i ja razem z nią oczywiście, no ale jednak ta stabilizacja tutaj bardzo mocno pracuje. Ja dosyć dużo wykonuję takich ćwiczeń z wykorzystaniem mięśni brzucha, core'u, także jakoś sobie z tym poradziłam, natomiast no, było bardzo, bardzo ciężko, więc tutaj na pewno nie dla osób początkujących, ale tak w formie ciekawostki, co można jeszcze zrobić na takim treningu funkcjonalnym. Kolejne ćwiczenie, wyciskanie hantli stojąc. Czyli to jest to ćwiczenie, a właściwie ten wzorzec ruchowy, który pomaga nam włożyć przedmiot na półkę. I to właśnie można sobie zrobić w domu z butelkami wody, z hantelkami, jeżeli mamy w domu, no albo właśnie na siłowni. Tutaj mam hantelki, wracam sobie do barków i z wydechem wyciskam do góry. Także myślę, że to akurat nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Można to praktycznie wszędzie zrobić. No i stopniowo, jeżeli już czujemy, że to obciążenie nie jest dla nas jakimś wyzwaniem, no to zwiększamy sobie ciężar. Russian twisty z piłką. Tutaj chodzi nam o ten wzorzec rotacji, o skręty. Już pokazuję, o co tutaj mi chodzi. Tutaj mamy te skręty z piłką. I tutaj ja wykonuję tą wersję troszeczkę trudniejszą, gdzie nogi mam uniesione do góry. Natomiast spokojnie możecie sobie stopy położyć na ziemi i też wykonywać ruch skrętów. No i znowu to ćwiczenie przecież możemy też zrobić w domu. Rozkładamy sobie matę, bierzemy też jakiś przedmiot i robimy sobie skręty z jednej strony na drugą. Wystarczy ciężka książka, no cokolwiek tak naprawdę. I też da się wykonać to ćwiczenie w domu. Rotację kręgosłupa w odcinku piersiowym w klęku jednonóż. To oczywiście też da się zrobić wszędzie. Już tutaj pokazuję. Bo tutaj w ogóle sprzęt nie jest potrzebny. Także można to zrobić w domu, można na siłowni, w formie rozgrzewki, przygotowania się gdzieś tam do tego treningu głównego, do tej części głównej. No bo przypominam też, że jak właśnie chcemy iść na siłownię, no to oprócz tego, że na początku idziemy właśnie na bieżnię albo rowerek, orbitrek na takie 3-5 minut, no to później jeszcze robimy rozgrzewkę na strefie funkcjonalnej, czyli tutaj, gdzie ja na przykład jestem, tak żeby zrobić jakieś wymachy, wypady nogi do przodu, do tyłu, skręty, żeby przygotować organizm na trening, tak żeby po prostu nie było kontuzji, żeby nasze ryzyko kontuzji było zmniejszone. Wchodzenie na boksa z powerback. Również bardzo popularne ćwiczenie. Wiele razy już widziałam, że ktoś je wykonywał na siłowni.
Tak myślę, czy w domu dałoby się to zrobić? No, wchodzić na krzesło na przykład można, tak? Z jakimś przedmiotem, choćby z przodu trzymanym, w formie obciążenia z przodu. Ciężka książka z przodu i wchodzimy na zmianę na krzesło, na jakieś podwyższenie. Natomiast tak naprawdę wchodzenie po schodach to też jest to ćwiczenie. Można wchodzić co dwa schodki na przykład. No dobra, może bez obciążenia, ale wchodzenie właśnie po schodach do mieszkania. Co dwa schody też będzie taką formą ćwiczenia. Okay, ja mam tutaj właśnie ten worek na barkach, no i na zmianę wchodzę na boksa, na to podwyższenie. Gdzieś tam, jak jesteśmy na spacerze, też czasami można sobie wejść na jakieś podwyższenie, no nie wiem, na jakieś pień, coś takiego, no też można sobie wpleść gdzieś tam w spacer takie ćwiczenie jeszcze funkcjonalne. Więc to też nie jest jakieś skomplikowane, tylko osoby początkujące, no raczej bez obciążenia to powinny na początku wykonywać. Wykroki z powerbank, czyli też z tym workiem. To jesteśmy również w stanie wykonać w domu, w plenerze, gdzieś na świeżym powietrzu, tylko na przykład bez obciążenia, tak? Albo z jakimiś hantelkami, butelkami wody w dłoniach. Wtedy ręce są wzdłuż ciała i robimy właśnie też takie wykroki. Też bardzo funkcjonalne ćwiczenie, bardzo mocno wzmacnia mięśnie nóg, pośladków, brzucha, stabilizację poprawia, koordynację, kondycję, bo też wiele osób czuje takie podwyższone tętno po tym ćwiczeniu, także też bardzo, bardzo polecam to ćwiczenie. No jest ono męczące jednak, tak? Bo te kroki raczej muszą być dosyć głęboko wykonywane, tak? Czyli kolano z tyłu idzie nisko do ziemi, ale bardzo efektywne, bardzo pomocne ćwiczenie. W domu możemy robić sobie to na przykład chodząc po salonie z jednego końca na drugi też. No, potrzeba troszeczkę jakiejś trasy, jakiegoś przejścia, żeby mieć troszeczkę miejsca. Także na dworze też można zrobić to ćwiczenie. Trastery z piłką lekarską. O tym właśnie też była mowa w prezentacji. Polega to na połączeniu dwóch wzorców. Jest przysiad, robię przysiad i płynnie wyciskam piłkę do góry. Przysiad, płynnie wyciskam. Jeszcze raz tutaj pokażę. Także oczywiście też w domu możemy to zrobić. Bierzemy jakiś przedmiot, trzymamy przy klatce, robimy przysiad i płynnie wyciskamy przedmiot nad głowę. Podsumowując, trening funkcjonalny jest teraz naprawdę bardzo popularną formą trenowania. Dzięki temu rozwijamy nie tylko naszą masę mięśniową, bo nie o to głównie chodzi w treningu funkcjonalnym, ale naszą siłę, sprawność, szybkość, wytrzymałość, gibkość, stabilizację. Dodatkowo przepalamy dużą ilość kalorii, bo są to ćwiczenia o charakterze wielostawowym. Również na przyszłość chronimy się przed kontuzjami. No i też nasze samopoczucie, myślę, po takim treningu poprawia się. No bo jest on dosyć taki ciekawy i angażujący, dużo grup mięśniowych, więc te endorfiny na pewno tutaj po takim treningu pojawią się. Także zachęcam Was naprawdę do spróbowania sobie tych ćwiczeń, które były tutaj w prezentacji, również w tej wersji skalowanej, czyli troszeczkę prostszej, czy to w domu, na siłowni, w plenerze, gdzieś tam jak już będzie trochę cieplej, na ogródku. Też można sobie wrócić do tej prezentacji, bo z tego co wiem, to one są umieszczane na stronie Naturdeja, także można sobie później czerpać jakieś inspiracje.
Tak, jeżeli macie jakieś pytania, coś było niejasne, to oczywiście, tak jak Marcin mówił, można wysyłać maile na adres pytania@naturday.pl. Z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. No i koniecznie zachęcam do wypróbowania tych ćwiczeń, trenowania z aplikacją, bo tam też znajdziecie właśnie ćwiczenia funkcjonalne. No i my słyszymy się w maju, tam będzie temat odnośnie żywienia osób aktywnych fizycznie, także też kolejna składniowa zdrowego stylu życia. Też Was gorąco zapraszam. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję i do zobaczenia.